Wyobraź sobie, ja, Elizeusz, prosty rolnik, orzący pola pod palącym słońcem Abel-Mehola. Moje życie było określone przez ziemię, którą uprawiałem, aż do momentu, gdy los zdecydował napisać nowy rozdział w mojej historii. Oto pojawił się Eliasz, prorok, którego sława mówienia bezpośrednio z Bogiem rozbrzmiewała po całej ziemi. Jego spojrzenie spotkało się z moim i w jednej chwili wszystko się zmieniło. Nie powiedział ani słowa. Nie musiał. Jednym prostym gestem, ale niosącym ogromną moc, Eliasz zarzucił na mnie swój płaszcz. W tym momencie zrozumiałem wszystko. To nie był tylko kawałek tkaniny, to było wezwanie do czegoś większego, misji boskiej, która wykraczała poza pola i woły, które tak dobrze znałem. Bez zastanowienia zostawiłem wszystko za sobą, ale najpierw ostatnie zadanie – pożegnać się z moimi rodzicami. To było coś więcej niż pożegnanie. To było błogosławieństwo na drogę, którą miałem przed sobą. Eliasz zgodził się i z sercem pełnym determinacji dokonałem mojej ostatniej ofiary dla życia, które znałem. Spaliłem narzędzia mojego dawnego rzemiosła i zaoferowałem moim sąsiadom posiłek, symbolizując moje przejście z zwykłego życia do służby boskiej. Od tego momentu moja podróż u boku Eliasza była przygodą wiary, cudów i nauki. Każdy dzień był nowym odkryciem o sile i wierności Boga, który działa poza naszym zrozumieniem. Eliasz nie był tylko moim mentorem, był łącznikiem między mną a wezwaniem, które miało zdefiniować resztę mojego życia. W świecie, gdzie zwykłe i niezwykłe splatają się w nieoczekiwane sposoby, historia Elizeusza wyróżnia się jako latarnia wiary, transformacji i boskiej mocy. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś zanurzony w codziennych zadaniach, otoczony znajomością ciężkiej pracy i codziennej rutyny. To właśnie w takim zwyczajnym scenariuszu życie człowieka, Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, zostało na zawsze przemienione. Ta opowieść nie zaczyna się od wielkich czynów czy majestatycznych scenerii, ale na polach, gdzie Elizeusz pracował, orał ziemię. Prostota tego początku jest kluczowa, ponieważ pokazuje nam, że decydujące momenty życia mogą pojawić się w najskromniejszych okolicznościach. Do niego zbliża się Eliasz, prorok znany ze swojej niezachwianej wiary i nadzwyczajnych czynów, człowiek, którego życie było żywym świadectwem mocy i obecności Boga. Rzucenie na Elizeusza jego płaszcza przez Eliasza nie tylko wybierało jego następcę, ale także oznaczało początek głębokiej duchowej podróży. Ten gest, rzucenie płaszcza, jest pełen symbolizmu i znaczenia. W kulturze tamtych czasów był to sposób wskazywania na przekazanie autorytetu, wezwanie do służby, która wykraczała poza ludzkie pole widzenia, wkraczając w domenę boską. Elizeusz w obliczu tego wezwania nie waha się. Jego odpowiedź jest natychmiastowa i zdecydowana, jasny przykład wiary i gotowości do podążania drogą, którą Bóg przygotował dla niego. Pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem cię będę śledził, mówi Elizeusz, 1 Królowie 19:20, pokazując nie tylko swoją gotowość do przyjęcia wezwania, ale także swój szacunek dla relacji rodzinnych i swoich obowiązków. Po złożeniu wołów i użyciu narzędzi orki do gotowania mięsa, Elizeusz nie tylko oferował posiłek ludziom, symbolizował definitywne zerwanie ze swoją przeszłością. Ten akt reprezentował jego całkowite oddanie i zaangażowanie w nowe życie, które go czekało, życie służby Bogu i jego ludowi. Ten moment przejścia jest potężnym przypomnieniem, że gdy Bóg nas wzywa, zaprasza nas do pozostawienia za sobą wszystkiego, co nas wiąże, oferując nam nową tożsamość i cel. Od tego momentu historia Elizeusza rozwija się jak bogata w cuda, nauki i interwencje boskie tapiseria. Każdy cud dokonany, każde wyzwanie, z którym się mierzył i każde zwycięstwo osiągnięte u boku Eliasza przygotowywało Elizeusza nie tylko do jego następstwa, ale także do rozszerzenia granic wiary i boskiej mocy wśród ludu Izraela. Konfrontacja na górze Karmel, gdzie Eliasz rzucił wyzwanie prorokom Baala, jest świadectwem mocy Boga, która odpowiada na wezwanie autentycznej wiary. Ten ogień z nieba, który pochłonął ofiarę, był niezbitym dowodem na to, że Pan jest Bogiem.
prawdą, którą Elizeusz nieśli ze sobą w swojej własnej podróży. Ale podróż Elizeusza to nie tylko ciąg wydarzeń cudownych, to także zaproszenie do refleksji nad tym, co oznacza życie autentycznej wiary. Każdy akt Elizeusza, od śledzenia Eliasza po jego własne cuda, jak oczyszczenie wód Jerycha czy pomnożenie oliwy wdowy, ujawnia aspekt charakteru Boga, Jego miłosierdzie, Jego zaopatrzenie i Jego wierność. To nie są tylko relacje historyczne, to żywe nauki, przesłania, które przekraczają czas i wciąż przemawiają do serc tych, którzy starają się zrozumieć i doświadczyć głębi wiary. W tym kontekście Biblia nie jest tylko źródłem historycznym. Jest fundamentem, który podkreśla każdy aspekt historii Elizeusza. Pisma oferują nam nie tylko kontekst, ale także interpretację i zastosowanie boskich zasad objawionych w życiu Elizeusza. Kontemplując jego historię, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad naszą własną drogą wiary, nad tym, jak Bóg nas wzywa i wyposaża, aby wypełnić Jego cele. Dlatego, wkraczając w narrację Elizeusza, róbmy to z otwartymi sercami i uważnymi umysłami, gotowi wydobyć bogactwa zawarte w jego historii. Mamy nadzieję, że poprzez jego życie znajdziemy inspirację DNA naszej własnej wędrówki z Bogiem, uznając, że tak jak Elizeusz, jesteśmy wezwani do życia pełnego znaczenia, służąc Bogu i bliźnim ze wszystkim, co mamy i kim jesteśmy. Pewnego dnia, jak każdego innego na polach Abel-Mehola, Elizeusz, syn Szafata, był zaangażowany w swoją codzienną pracę, orząc ziemię 12 parami wołów, samemu prowadząc 12. Ten szczegół, choć może wydawać się zwyczajny, jest pełen symboliki, reprezentując zarówno pełnię, jak i przygotowanie do nieuchronnej transformacji. Ziemia, którą Elizeusz orał, przygotowując ją na siew, służy jako metafora jego własnego serca, gotowego przyjąć nowe nasienie, nowe wezwanie. W tym scenariuszu ciężkiej pracy i poświęcenia zbliża się prorok Eliasz, wykonując prosty, ale głęboko znaczący gest. Zarzuca na Elizeusza swój płaszcz. Ten akt, choć cichy, niesie ze sobą ogromne znaczenie i cel. W kulturze tamtych czasów płaszcz proroka był symbolem jego autorytetu i boskiego powołania. Rzucając go na Elizeusza, Eliasz faktycznie przekazywał to samo powołanie i odpowiedzialność. Ważne jest, aby zauważyć, że ten moment nie był oznaczony wielkimi demonstracjami mocy czy elokwentnymi przemowami. To prostota gestu podkreśliła jego głębię i powagę. Odpowiedź Elizeusza na to wezwanie jest równie godna uwagi. Nie wahał się ani nie prosił o czas na rozważenie swojej decyzji. Wręcz przeciwnie. Elizeusz natychmiast rozpoznał wielkość tego, co mu zostało zaproponowane i zaakceptował bez zastrzeżeń. Jednak jego jedyna prośba przed podążeniem za Eliaszem, pożegnanie się z rodzicami, odzwierciedla nie tylko jego szacunek DLA społecznych i rodzinnych konwencji, ale także głębię jego decyzji. Był gotów zostawić wszystko za sobą, aby całkowicie objąć powołanie, które Bóg mu przydzielił. Ten moment przejścia jest oznaczony potężnym symbolicznym aktem. Elizeusz zabija woły, z którymi orał, i używa narzędzi swojego dawnego rzemiosła do gotowania mięsa, oferując je ludziom. Ten akt ofiary i dzielenia się nie tylko zamykał jego pożegnanie ze starym życiem, ale także symbolizował jego całkowite oddanie nowej drodze, która przed nim się otwierała. Poprzez ten gest Elizeusz wykazał gotowość do zrezygnowania ze swojego przeszłego życia, swoich dóbr, a nawet swojej tożsamości, aby podążać za boskim powołaniem. Reflektując nad tą sceną w świetle pism, niemożliwe jest, aby nie poczuć siły i jasności boskiego powołania w życiu Elizeusza. Jak jest napisane w Jeremiasza 29:11, albowiem ja znam myśli, które myślę o was, mówi Pan, myśli pokoju, a nie nieszczęścia, aby dać wam przyszłość i nadzieję. Elizeusz, odpowiadając na wezwanie Eliasza, wchodził na drogę, którą Bóg DLA niego przygotował, drogę celu, wyzwania i przemiany. Scena boskiego powołania Elizeusza przypomina nam, że często najbardziej transformujące momenty naszego życia
pojawiają się nie przez wielkie objawienia, ale przez proste gesty, zdecydowane decyzje i odwagę do kontynuowania, nawet gdy droga do przodu nie jest całkowicie jasna. Elizeusz uczy nas wartości posłuszeństwa, wiary i gotowości do odpowiedzi na wezwanie Boga, przypominając nam, że każdy z nas jest wezwany do wypełnienia unikalnego i bosko nakazanego celu w naszym życiu. Scena decyzji i ofiary w życiu Elizeusza nie jest tylko narracją o zmianie, ale potężną ilustracją całkowitej oddania wyższemu powołaniu. Ta transformacja, oznaczona głębokim wyrazem wiary i posłuszeństwa, jest definiującym momentem w trajektorii Elizeusza, oferując bogate źródło inspiracji i refleksji. Gdy Elizeusz stoi przed decyzją śledzenia Eliasza, stoi przed rozdrożem, które ukształtuje resztę jego życia. Ten moment nie dotyczy tylko wyboru opuszczenia swojego poprzedniego życia, ale raczej rozpoznania i przyjęcia boskiego powołania. Decyzja Elizeusza o śledzeniu Eliasza jest świadectwem jego gotowości do całkowitego poddania się woli Bożej. Wybór, który odzwierciedla fragment w Łukasza 9:62, gdzie Jezus mówi: "Nikt, kto kładzie rękę na pługu i patrzy wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego". Elizeusz, nie oglądając się za siebie i poświęcając woły, z którymi orał, wykazuje wiarę i zaangażowanie, które przewyższają więzy z jego przeszłym życiem i z jego materialnymi bezpieczeństwami. Akt poświęcenia wołów i użycia narzędzi orki do gotowania mięsa, które Elizeusz oferuje ludziom, jest głęboko symboliczny. Ten gest nie tylko sygnalizuje pożegnanie ze starym życiem, ale także jest świętowaniem nowej podróży, która się rozpoczyna. Ofiara, centralny temat w wielu fragmentach biblijnych, jest tu przedstawiona nie jako strata, ale jako ofiarowanie wdzięczności i środek komunii. Ten akt przypomina ofiary Abla, Abrahama i innych patriarchów, którzy poprzez swoje ofiary wyrazili swoją wiarę i oddanie Bogu. Decyzja Elizeusza towarzyszy silne poczucie wspólnoty. Przygotowując ucztę dla ludzi z mięsa poświęconych wołów, Elizeusz nie tylko żegna się, ale także dzieli z innymi łaskę, która mu została przyznana. Ten moment dzielenia się jest echem cudu rozmnożenia chleba i ryb, manifestacją boskiej opatrzności, która żywi, podtrzymuje i jednoczy ludzi wokół wspólnego celu. Scena decyzji i ofiary Elizeusza zaprasza nas do refleksji nad znaczeniem naszego własnego powołania i nad decyzjami, które podejmujemy w odpowiedzi na nie. Rzuca wyzwanie, abyśmy rozważyli, co jesteśmy gotowi poświęcić, aby podążać za drogą, którą Bóg przed nami przedstawia. Historia Elizeusza uczy nas, że prawdziwe oddanie obejmuje rezygnację nie tylko z dóbr materialnych, ale także z naszych oczekiwań, planów, a nawet z obrazu, jaki mamy o sobie. W tej scenie widzimy transformację Elizeusza z pracownika pola w sługę Bożego. Proces, który nie jest oznaczony wielkością czy spektaklem, ale aktem wiary intymnej i osobistej. Decyzja i ofiara Elizeusza pokazują, że prawdziwa wiara objawia się w wyborach, które podejmujemy, i gotowości do zaufania i podążania za powołaniem Bożym, nawet gdy to oznacza niepewną podróż. Medytując nad życiem Elizeusza, jesteśmy zachęcani do poszukiwania wiary, która nie boi się ofiary, która przyjmuje powołanie z odwagą i raduje się z możliwości służenia i dzielenia się otrzymanymi błogosławieństwami. Historia Elizeusza jest zaproszeniem do życia oddania i wierności, życia, które choć oznaczone wyzwaniami i poświęceniami, jest także pełne celu, radości i głębokiego zadowolenia z bycia zgodnym z wolą Bożą. Podróż Elizeusza, od jego powołania do momentu jego odejścia, jest opowieścią pełną wiary, posłuszeństwa, cudów i przede wszystkim trwałego dziedzictwa, które przekracza strony historii, aby dotknąć naszych życiów dzisiaj. Reflektując nad życiem tego niezwykłego proroka, jesteśmy zaproszeni do kontemplacji nie tylko boskich czynów dokonanych przez niego, ale także głębokich lekcji, które jego życie uczy każdego z nas. Elizeusz, człowiek niezachwianej wiary i oddania Bogu, zademonstrował przez swoje życie przemieniającą moc posłuszeństwa i zaufania Bogu. Jego posługa, oznaczona cudami, które wykraczały poza prawa natury,
służy jako świadectwo tego, co Bóg może osiągnąć przez serce chętne i poddane. Przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach nasza wiara w Boga może pozwolić nam pokonać pozornie nieprzekraczalne przeszkody i wpłynąć na życie wielu osób wokół nas. Życie Elizeusza zachęca nas do refleksji nad naszymi własnymi obowiązkami jako naśladowców Chrystusa. Pokazuje nam, że służenie Bogu nie jest podróżą wolną od wyzwań, ale to właśnie przez te wyzwania nasz charakter jest kształtowany, a nasza wiara jest testowana i wzmacniana. Jak Elizeusz jesteśmy wezwani, aby być światłem w świecie, który często chodzi w ciemności, oferować nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz i pośredniczyć w mocy i miłości Boga w świecie potrzebującym obu. To zaproszenie do refleksji jest również wezwaniem do działania. Historia Elizeusza jest potężnym przypomnieniem, że każdy z nas ma rolę do odegrania w Królestwie Boga. Niezależnie od tego, jak zwykłe lub powszechne mogą wydawać się nasze życia, Bóg może użyć każdego z nas w niezwykły sposób, gdy oddajemy się Jego dyspozycji. Podsumowując, życie Elizeusza jest bogatym źródłem inspiracji i wskazówek dla nas wszystkich. Rzuca wyzwanie, abyśmy żyli z celem, szukali głębszej relacji z Bogiem i wypełniali powołanie, które On umieścił w naszym życiu. Niech będziemy inspirowani Jego historią do życia wiary, posłuszeństwa i służby, pozostawiając dziedzictwo, które czci Boga i błogosławi przyszłe pokolenia. Jeśli znalazłeś wartość w tej treści i chcesz zbadać więcej inspirujących historii, takich jak Elizeusz, zapraszam do subskrypcji kanału. Tutaj nie tylko opowiadamy historie, ale także znajdujemy w nich wieczne zasady, które mogą kierować naszym życiem dzisiaj. Daj like, jeśli historia Elizeusza poruszyła Cię i chcesz nam pomóc dzielić się tymi przemieniającymi prawdami z innymi. Dołącz do nas w tej podróży wiary i odkrywania i razem zgłębiajmy bogactwa Słowa Bożego, stosując je w naszym codziennym życiu.